Specjalnymi gośćmi po konkursowej gali w Słupskim Ratuszu byli europoseł Janusz Lewandowski oraz Róża Thun, szefowa reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce. Oboje podkreślali znakomite umiejętności i wiedzę rywalizującej młodzieży. Ten konkurs, który właśnie Państwo zwyciężyli, laureaci, którzy tutaj są, opowiadali. Wspaniałe opowiadanie. Nic bym się nie zdziwiła, że rzeczywiście tak było. Jak mówiłam, prezydent, że na wiele z tych pytań wielu z nas, którzy pracujemy w instytucjach europejskich, może wcale tak łatwo nie potrafiłoby odpowiedzieć. Niewątpliwie potrzebni są ludzie, którzy się na tym znają. Powtarzam, w Polsce to jest cecha ciągle źle opanowana. Mamy mało ludzi eurokompetentnych, są nam coraz bardziej potrzebni, żeby na tych różnych szachownicach, które stanowią Unię Europejską, rozgrywać polskie mecze i europejskie mecze. Jesteście tą nadzieją. Do tegorocznej trzeciej edycji Gwiezdnego Kręgu zgłosiło się ponad 800 uczniów z 27 szkół z całego kraju, którzy rywalizowali podczas trzech etapów konkursu. Do finału dotarło 6 drużyn, 2 z Gorzowa Wielkopolskiego oraz po jednej z Sokółki, Jędrzejowa i Słupska. W ostatniej chwili z konkursu wycofali się zawodnicy z Piotrkowa Trybunalskiego. Tuż za zawodnikami ze Słupska uplasowali się reprezentanci Jędrzejowa i Sokółki. Dla uczniów z drugiego liceum w Słupsku to kolejne zwycięstwo w tym konkursie. Po najwyższą nagrodę sięgnęli także w ubiegłym roku.